Witam Was serdecznie w drugim odcinku naszego cyklu o bajkach terapeutycznych Domowy Animator Kultury 13 Mus. I tak jak wcześniej wspomniałam, na chwilkę wrócimy sobie jeszcze do teorii związanej z bajkami terapeutycznymi, a potem przerobimy sobie super bajkę o przyjaźni i o jej ważności. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego budowa bajek terapeutycznych jest tak niezwykle ważna i dlaczego jest ona taka wyjątkowa na tle zwyczajnych bajek, zwyczajnych opowieści. Zawartość bajki terapeutycznej, czyli emocje, bohaterzy, którzy tam występują, wszystko to jest dopasowane do dziecka, tak jakby uszyte na miarę. Dopasowanie do konkretnej sytuacji, w której znajduje się dziecko. Nie ma jednej bajki terapeutycznej, która jest lekiem na całe zło. Tych bajek terapeutycznych jest tak wiele, jak wiele jest emocji czy trudności, które występują u danego dziecka. I to wszystko jest tak zrobione, że mały odbiorca, czyli dziecko, dobrze to wszystko odbiera, dobrze to przysposabia i dobrze to przerabia. Funkcja jest całkowicie dopasowana do małych czytelników. Ważnym aspektem w bajkach terapeutycznych jest również brak takiego narzuconego schematu myśleniowego. Bajka terapeutyczna nie pokaże nam takiej prostej drogi, prostego schematu, tak masz myśleć. Bajka terapeutyczna aktywizuje dziecko do zmiany w postrzeganiu problemów. Bohater bajki ma po prostu podobny problem do odbiorcy, więc dzięki temu dziecko może właśnie poczynić taką zmianę, która wyjdzie mu na lepsze. Jest bardzo wiele funkcji bajek terapeutycznych. Jest ich tak dużo, że trudno byłoby tutaj je wszystkie zliczyć, ale najważniejszą taką tą funkcją jest wzmacnianie poczucia własnej wartości. Dziecko po prostu po zapoznaniu się z daną bajką terapeutyczną, po przejściu jakiejś drogi związanej z bajkami terapeutycznymi, czuje się po prostu lepiej. Mają one też funkcję chroniącą. Mają aspekt leczniczy w odniesieniu do emocji. Pomagają uporać sobie z tymi emocjami i pokazują to, że te wszystkie emocje są w porządku i że każdy człowiek je przeżywa. Oraz co najważniejsze, oswajają z danym lękiem. Jakie są rodzaje bajek terapeutycznych? Mamy takie trzy grupy bajek terapeutycznych. Bajki relaksacyjne, które zdążyliście już poznać w pierwszym odcinku tego materiału, czyli takie wyciszające, uspokajające. Bajki psychoterapeutyczne i ich działanie toczy się w obszarze lęków i negatywnych emocji, które już u dziecka występują. Ich treść musi być zgrana z tą sytuacją, w której dziecko się znajduje lub taka sytuacja, która miała miejsce całkiem niedawno, jak na przykład rozpoczęcie edukacji w nowej placówce, przeprowadzka czy jakaś niemiła dla nich sytuacja. I w tym rodzaju bajek będziemy dążyć do tego, żeby zregresować, zmniejszyć takie poczucie winy, poczucie wstydu czy złości, która może towarzyszyć danej sytuacji. Niezwykłość tego rodzaju materiału polega na tym, że dziecko zapoznaje się z tymi wszystkimi emocjami w aspekcie społecznym i za chwilę widzi je właśnie u siebie. A biblioterapia osiąga tym zabiegiem taki efekt uświadomienia dziecku, że nie jest ono same w danej sytuacji, że są też inne osoby mierzące się z podobnymi problemami, więc skoro takie problemy mają inni, to znaczy, że ja sobie też poradzę. Oczywiście z perspektywy dziecka. No i trzeci rodzaj bajek terapeutycznych, czyli bajki psychoedukacyjne. I tutaj uczymy się ujarzmiać te negatywne emocje poprzez podobną ich interpretację. To znaczy, że zmieniamy sposób myślenia o negatywnych emocjach i taki rodzaj bajek terapeutycznych znajdzie zastosowanie w procesie przygotowawczym, w takim procesie przygotowania dziecka do nadchodzącego trudu, który wydarzy się w jego życiu, na przykład pobytem w szpitalu czy zmianą szkoły właśnie. Występują tutaj takie zabiegi profilaktyczne, to znaczy, że dziecko zdobywa takie zasoby, uczy się rozwiązań, których nagromadzenie pomoże mu z poradzeniem sobie z danym problemem w przeszłości. A co daje nam korzystanie z bajek terapeutycznych? Bajka terapeutyczna zawsze ma dobre zakończenie. To zakończenie jest zawsze szczęśliwe. Nie ma tam moralizowania, nie ma takiego pouczania, a ich rolą jest dawanie siły i wsparcia. Aby praca z taką bajką nie kończyła się tylko na jej przeczytaniu, bardzo często do bajek terapeutycznych są dołączone takie pytania, które będą takim zalążkiem do dalszej rozmowy czy do pracy. Ja ze swojej strony zawsze będę namawiała wszystkich, którzy korzystają z takich bajek terapeutycznych, abyście potem rysowali.
to, co przeżywamy w naszych głowach, żeby można było całą tą wiedzę, czy cały ten proces odczuwania właśnie przy bajkach terapeutycznych przelać na kartkę papieru. I stąd też właśnie był pomysł na poprzednią pracę plastyczną o przygodach naszego zielonego kosmity. I często bywa tak, że dana bajka terapeutyczna jest bardzo ciekawa dla dziecka i domaga się ono korzystania z tej bajki kilka razy. I jak najbardziej możemy z tego korzystać. Uleczone przy pomocy bajki terapeutycznej dziecko odzyskuje nadzieję, odzyskuje wiarę w siebie, wie, że poradzi sobie w danej sytuacji. Zaczyna akceptować swoje negatywne emocje, a współodczuwanie i identyfikowanie się z bohaterem danej bajki terapeutycznej pozwala na rozpoczęcie procesu otwierania się. Świat nie jest już taki straszny, a dziecko nie czuje się samo w swoim przeżywaniu emocji czy różnych wydarzeń. To tyle, jeżeli chodzi o teorię, a teraz zapraszam Was serdecznie na bajkę o przyjaźni. W dzisiejszym odcinku, tak jak poprzednim razem, skorzystam z propozycji pani Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak z bajecznych mikstur i tematem, który będziemy przerabiać, jest przyjaźń. Niedługo skończy się rok szkolny, rok przedszkolny i dzieci pójdą do nowych szkół. Często czują się tam nieco osamotnione, bo na przykład zostawiły swoich ulubionych przyjaciół, swoje ulubione koleżanki i kolegów w poprzedniej placówce. No i zaczynają się poszukiwania nowych przyjaciół. No i o tej przyjaźni będzie właśnie ta bajka. Jaki powinien być przyjaciel, jakie cechy ma ten przyjaciel, też dlaczego nie każdy nadaje się na naszego przyjaciela i jak się w ogóle z tą całą przyjaźnią uporać. Zapraszam, zaczynamy. Zapraszam Was na opowieść o przyjaźni i nasze opowiadanie ma tytuł Jak miś bębenek spotkał osę igiełkę. Posłuchajcie. Miś bębenek był nowym mieszkańcem lasu. Nie znał tu prawie nikogo. Wczoraj co prawda spotkał zajączka skoczka i nawet zamienił z nim kilka słów, ale zajączek bardzo się śpieszył do swojego przyjaciela kłapołuszka na przyjęcie urodzinowe i nie chciał, żeby mu zjedzono cały tort. Niósł w łapkach bukiet z jarzeń i był bardzo, bardzo, bardzo przejęty. Cześć, powiedział do niego grzecznie miś bębenek. Czy możesz ze mną porozmawiać? Cześć, odpowiedział w biegu zajączek. Muszę się śpieszyć, już za 5:03 i wszyscy będą na mnie czekać. Pogadamy innym razem. Bębenek podreptał dalej, ale wcale nie był zadowolony. Niedawno jego rodzina przeniosła się do wielkiego lasu i nie zdążył nikogo poznać. Leśna szkoła była już zamknięta z powodu wakacji, a wszystkie dzieci miały już w lesie nowych znajomych i kolegów. Wczoraj pobawił się na polance z liskiem rudzielcem, ale lisek go oszukał, mówiąc, że kiedy dobiegnie w opasce na oczach do wielkiego buka, spotka tam wielu przyjaciół. Tymczasem pod wielkim bukiem nie było nikogo. Tylko sowa Antonina siedziała na gałęzi i czytała jakąś grubą księgę. Miś zdjął opaskę i zobaczył, że polanka jest pusta. Na dodatek bolało go kolana, bo kilkakrotnie się przewracał o korzenie drzew i wcale nie był pewien, czy dobiegnie. Było mu smutno i czuł się bardzo samotny. Wrócił do domu i położył się spać. Mama misiowa była bardzo zaniepokojona. Czy coś cię boli, synku? Pytała raz po raz. Ale misiu nie odpowiadał mamie, tylko zasnął. Następnego dnia znowu wybrał się na spacer po lesie i na gałęzi zobaczył szpaka. Dzień dobry, powiedział grzecznie. Dobry? Dobry? Zawołał szpak i odfrunął. Miś bębenek znowu nie miał z kim porozmawiać. Szedł tak i szedł, aż zaszedł na skraj lasu. Popatrzył za siebie, przed siebie, a tam rozciągała się piękna zielona łąka. Nad nią fruwały kolorowe motyle i biedronki. Brzęczały pszczoły siedzące na kwiatach. Ważka cichutko przelatywała nad łąką. W trawie grał świerszcz na swoich skrzypeczkach. Było pięknie. I misiowi bardzo podobała się ta zielona łąka. Chyba właśnie tutaj spotkam swoich przyjaciół, zawołał. Miał z kim porozmawiać. Szedł tak i szedł, aż zaszedł na skraj lasu. Popatrzył za siebie, przed siebie, a tam rozciągała się piękna zielona łąka. Nad nią fruwały kolorowe motyle i biedronki. Brzęczały pszczoły siedzące na kwiatach. Ważka cichutko przelatywała nad łąką. W trawie grał świerszcz na swoich skrzypeczkach. Było pięknie
i misiowi bardzo podobała się ta zielona łąka. Chyba właśnie tutaj spotkam swoich przyjaciół, zawołał. Bzzz, usłyszał koło ucha. Bzzz, szukasz przyjaciół? Jesteś w lesie nowy? Oj, słyszę twój głos, ale ciebie nie widzę, zawołał miś, rozglądając się dookoła. Bo ja jestem leciutka jak piórko, cienka w pasie, zgrabna i elegancka. No i jeszcze malutka, a ty jesteś duży, gruby i ciapowaty. Ciapowaty, naprawdę. Misiowi zrobiło się bardzo przykro. Nie wiedział, że jest ciapowaty. Nie wiedział też, że jest duży i gruby. W lesie, w którym dotychczas mieszkał, wszyscy go bardzo lubili. Wiewiórce pomógł nazbierać orzeszków. Lisicy popilnował małych lisków, przyjaźnił się z Waszką nad zieloną sadzawką i nikt tam o nim nie mówił nic złego. Nie mówił, że jest gruby czy ciapowaty. Nie chciał jednak zrazić sobie jedynego stworzenia, które się nim zainteresowało. Dlatego postanowił nie pokazać po sobie ani smutku, ani złości. Dlaczego sądzisz, że jestem gruby i ciapowaty? Zapytał. No bo jesteś! Igiełka się roześmiała. Masz grube łapki, gruby brzuszek i poruszasz się bardzo wolno. Taki z ciebie ciapa. Ale czy to jest jakaś wielka wada? Zapytał miś, któremu robiło się coraz smutniej. Igiełka popatrzyła na niego i zastanowiła się. No chyba nie taka wielka, ale nie możesz szybko przyfruwać z miejsca na miejsce, ani nawet szybko biegać. To prawda, powiedział bębenek. Jestem małym misiem. Mieszkam w lesie dopiero kilka dni i nie podobają mi się tutaj wasze zwyczaje. Nie podobają ci się? Wykrzyknęła igiełka. A dlaczego? Czy tu jest gorzej niż tam, gdzie mieszkałeś? Tego jeszcze nie mogę powiedzieć. Mieszkam tu za krótko, ale tam wszyscy szanowali się nawzajem. Moja najlepsza przyjaciółka, Waszka Amelka, była leciutka, błękitna, unosiła się delikatnie nad wodą, a bardzo mnie lubiła. O, a za co cię tak lubiła? Za to, że byłem prawdziwym przyjacielem. Nie oszukiwałem jej, nie kłamałem. Zawsze miałem dla niej czas i służyłem dobrą radą oraz pomocą. I wcale nie wpływało na naszą przyjaźń to, że ona jest leciutka i fruwa nad sadzawką, a ja jestem pulchnym misiem, który nie umie szybko biegać. To właściwie się nie liczyło. Tęsknisz za Waszką Amelką? Spytała igiełka. Tęsknię. Tutaj chyba nie znajdę prawdziwych przyjaciół. Wszyscy się śpieszą i nikt nie ma czasu na rozmowę. No, przecież ja rozmawiam z tobą od pół godziny, zauważyła igiełka. Tak, ale ty mnie nie lubisz, nie akceptujesz, bo nie jestem taki, jakbyś chciała. Czy coś takiego powiedziałam w ogóle? Oburzyła się igiełka. Dosłownie nie, ale się ze mnie śmiałaś. A przecież wcale mnie nie znasz. Igiełka spuściła głowę. Masz rację, powiedziała. Zachowałam się bardzo brzydko. Rzeczywiście nie wolno się wyśmiewać z czyjegoś wyglądu, ani go oceniać. W gruncie rzeczy jesteś bardzo miłym misiem. Czy naprawdę tak myślisz? Czy tylko chcesz, żeby mi nie było przykro? Podejrzewał miś. Ale naprawdę, porozmawiałam z tobą i widzę, że jesteś mądrym, miłym misiem i że naprawdę można się z tobą zaprzyjaźnić. Wiesz co? Odparł miś. Na razie zawarliśmy znajomość. Jeżeli po miesiącu zobaczymy, że możemy na siebie liczyć i nie będziemy się ze sobą źle czuć, zostaniemy przyjaciółmi. Ale fajnie, misiu, zawołała igiełka. A jak masz na imię? Bębenek. A ty? Igiełka. Jestem osa igiełka. Muszę ci coś powiedzieć. Rozmowa z tobą nauczyła mnie tego, że nieważne jak ktoś wygląda, w przyjaźni liczy się coś zupełnie innego. Masz rację, odparł miś. Prawdziwy przyjaciel to ten, na kim możemy polegać. Ktoś, kto nas nie wyśmieje i nie odrzuci, ale wysłucha i pomoże w każdej sytuacji. Jasne, zgadzam się z tobą, bębenku. Przepraszam, że cię wyśmiałam. Bardzo chcę się z tobą zaprzyjaźnić. To miłe z twojej strony, igiełko. Wierzę, że tak będzie, ale żeby się zaprzyjaźnić, musimy się najpierw dobrze poznać. Zrobiliśmy właśnie pierwszy krok do przyjaźni. Osa igiełka pomachała bębenkowi na pożegnanie, a on jej misiową łapką.
Do widzenia, igiełko. Do zobaczenia, bębenku. Przyjdź tu jutro, to pobawimy się w kochanego. Miś wracał do domu już w dużo lepszym nastroju. Może nie jest tu tak całkiem źle, myślał. Może znajdę wielu przyjaciół. A wy, jak myślicie, dzieci? Co o tym wszystkim myślicie? Teraz pojawi się taka karta z pytaniami pomocniczymi dla rodziców o tym, żebyście mogli z dzieciakami na ten temat porozmawiać. Przygotowałam też tutaj dla Was taką specjalną kartę pracy, takie ćwiczenie, które polega na tym, żeby każdy z Was wybrał sobie cechy mojego prawdziwego przyjaciela. Narysowałam tutaj takiego przyjaciela albo przyjaciółkę. Mamy tytuł, mój przyjaciel, i mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chmurek. I w tych chmurkach prosiłabym, żebyście napisali albo narysowali lub poprosili rodziców o pomoc cechy prawdziwego przyjaciela. I na przykład moim zdaniem prawdziwy przyjaciel powinien być szczery, powinien o mnie dbać, powinien mnie szanować, powinien mieć dla mnie czas, powinien być miły, zabawny. Myślę, że dobrze by było, żeby mój przyjaciel był również osobą kulturalną i żeby był godny zaufania, żeby mnie nie oszukiwał. Takie są cechy mojego wymarzonego przyjaciela i myślę, że takie osoby znajdują się w moim życiu. A jak jest u Was? Stwórzcie wspólnie cechy mojego prawdziwego przyjaciela. To wszystko na dziś. Bardzo Wam dziękuję za udział w kolejnych warsztatach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekamy na Wasze prace konkursowe o zielonym kosmicie. I macie pozdrowienia od kapitana Mydełko. Do zobaczenia!